Dzień dobry, gdzie dobry? Witam się z wami ja i mój przyjaciel. Mój przyjaciel pryszcz. Nie wiem, co się stało, słuchajcie, nie wiem, co to jest. Ja właśnie wstałam i chodzę jeszcze do tyłu, jeszcze nie bardzo pamiętam, jak się nazywam, także jakbyście mogli, to przypomnijcie mi proszę w komentarzach pod tym filmem. Kiepski żart prowadzącej. A tak w ogóle to witam was serdecznie 8 grudnia, dzień tygodnia, chyba sobota, który kompletnie nie odczuwam, że jest dniem wolnym od pracy, bo ja pracuję. Także czasu mam do godziny 16. Właśnie robię sobie kawę i tak nie bardzo jeszcze wiem, gdzie jestem. Otworzymy sobie kalendarze i tak myślę, że dzisiaj chyba już przejrzę sobie komentarze z pierwszego vloga, bo tak szczerze wam powiem, że nie bardzo mi się wyświetlają powiadomienia na Instagramie odnośnie tego, że ileś tam osób bierze udział. Więc widzę, że jest na lajciku, więc i ja do tego podchodzę na lajciku, po co mam się spieszyć. Ale za to nie chcę pominąć osób, które wzięły udział w rozdaniach. I chciałabym, żeby jak najszybciej do nich mogły powędrować już nagrody. Te z rozdania, czekajcie, bo zaraz coś za dużo zrobię albo za mało. Dobra, najpierw zaleję sobie kawę, a za chwilę doleję sobie mleka tego gingerbread. Tylko nie wiem właśnie, ile tego mleka tam jest. Więc najpierw zaleję tyle kawy. No, otworzymy sobie kalendarze. Włączymy sobie świąteczną muzykę. Wczoraj się kapnęłam, że nie otworzyłam chyba 3 okienek z herbatami. No, ale nie dziwcie mi się, ja naprawdę chodzę dziewczyny do tyłu. Chodzę do tyłu po prostu. Wiecie jak to jest, jeżeli pracowałabym tak już na przykład ileś lat, to ja myślę, że to i ja, i mój organizm, i wszyscy bylibyśmy do tego przyzwyczajeni. Ale jeżeli ja pracowałam tylko na rano do popołudnia i zazwyczaj zawsze prawie, z malutkimi wyjątkami, byłam już w domu jak dzieci kończyły szkołę, a teraz jest to trochę odwrotnie, że jak dzieci kończą szkołę, to ja idę do pracy, więc te popołudnia i wieczory, które spędzałam z dziećmi, teraz spędzam w pracy. No, a dzieci z niniami. Także, no, nadejszła taka właśnie, takie czasy nadejszły, no niestety. Ale ja się bardzo na przykład cieszę, nie z tego, że się mijam z dziećmi, bo w sumie jeszcze się witujemy. Witujemy się jeszcze, wiecie, w tygodniu w ogóle, bo ja nie cały tydzień pracuję. Ale chodzi o to, że mój organizm musi się przyzwyczaić, że ja w takich, wiecie, że ja na przykład nie mam wolnego. Ja na przykład wczoraj, w piątek, ustalałam z dziećmi, jak to zrobimy w ogóle, o której ja wrócę, o której nie wrócę. I tam, że szybko wracajcie ze szkoły, bla bla, to jeszcze się chwilę zobaczymy. A oni do mnie mówią, mama, ale jest piątek, kończymy o 12. A mama na to, tak synek, o, no widzisz, jak dobrze, że mamy piątek, bo mama myślała, że mamy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek. Także tak to właśnie jest u mnie, że wszystko mi się troszeczkę poprzestawiało. No i niestety nie mam wolnego weekendu. To jest troszkę bolące, nie ukrywam, bo na przykład chcąc zaplanować sobie jakiś fajny weekend z dziećmi, no już jakby jest to trochę trudne. Nie wiem, jak to też będzie, jeżeli będę chciała się dogadać z szefem, żeby coś tam móc wziąć. Nie wiem, no teoretycznie nie powinno być problemu, a praktycznie nie mam żadnego pojęcia. Na razie jakoś dajemy radę, na razie wszyscy się mimo wszystko cieszymy. Dzieciaki są w dobrych rękach, 4-5 godzin, wczoraj w sumie byłam 6, wyjątkowo. Więc te 4 godziny faktycznie zlatują szybko i jeszcze wracając o 20, my sobie jeszcze siedzimy. Moje dzieci nie chodzą szybko spać, także my sobie tą kawę może, co? Muszę sobie wziąć stąd mleko, mogę? Patrzcie, jak jestem podrapana. Wczoraj się z kotami bawiłam, jak tylko wróciłam z pracy. Wczoraj mnie poskładało, naprawdę. Wczoraj nie dość, że był zapierdziel dziewczyny. To wczoraj to był, ja nie wiem, to jakieś sajgonki były. Po prostu naprawdę, chińskie, japońskie tempo mieliśmy. A najgorsze było to, że nie było z nami jeszcze jednej naszej dziewczyny, ponieważ no, nie mogła być jakoś, jak
jakimś tam cudem, coś tam się działo, więc siłą rzeczy no, byłyśmy tylko we trzy. A tylko we trzy to wcale nie jest dużo, jeżeli na przykład jedna musi coś tam zrobić z pudełkami, na przykład na zapleczu, druga coś na kuchni, jedna zostaje na przodzie i szef, później jeszcze doszła właśnie szefowa, bo się później wymieniali chyba około 20, czy jakoś tak. Ja byłam do 22. No, kurde, boli mnie trochę ten. To chyba jakaś krosta jest, a nie taki. Nie wiem, co to jest. Zaraz przeczyszczę ładnie twarz, oczyszczę i może sobie łaskawie pójdzie, tak jak łaskawie przyszedł. Dobra, robię tą herbatę. Robię kawę tu. Costa Gingerbread Latte. No, piszecie mi, widziałam wczoraj, właśnie odpowiadałam wam, słuchajcie, na komentarze z wanny. To jest najlepsze w ogóle. Odpowiadam wam komentarz na komentarze z wanny, czyli wracając z pracy, nalewam sobie wannę do wody. Nalewam sobie wodę do wanny. Wykładam się oczywiście, zakładając, że to będzie fajny relaks, taki wiecie, takie, no może nie odstresowanie, właśnie nie stresuję. Relaks, takie małe spa, wrzucam sobie bombę, wiecie, mówię, o, wszystko fajnie, cię wygrzeję, wykąpię. Po czym przez ten cały czas odpowiadam wam na komentarze. Nagle patrzę, woda robi się zimna i co? I trzeba wychodzić. Taka jest moja relaksująca kąpiel, takie domowe spa. No i też w trybie przyspieszonym. Masakra wam powiem po prostu. No ogarniam na przykład YouTube w wannie. To jest nowość po prostu. Hicior nad hitami. Dobra, ja idę. Muszę was zostawić w tej szafce na chwilę. Idę tam sobie zrobić kawę. Do was już z domku. Ja już wróciłam. Nie wiem od czego zacząć. Może od tego, że przybywam z kawą. Poszłam, słuchajcie, do Bootsa z zamiarem zakupu zupełnie czego innego niż kupiłam, ale to dlatego tylko, iż z tamtej jednak marki nie dobrałabym niczego, czy nie, inaczej, nie dobrałabym wszystkiego do pełnego makijażu. O co chodzi? O to chodzi, że sprawdzałam sobie tam na przykład podkład. I wydaje mi się, że ten podkład, który tam był jako jedyny dostępny, był dla mnie bardzo, bardzo tępy, suchy i przesuszyłby moją skórę na 1000%. Byłoby widać wszystkie pory, pozapychana bym była jak po prostu nie powiem co. Oraz podkreśliłby mi zmarszczki i właśnie włoski. Także absolutnie bym nie zrobiła makijażu. Dwa produkty były faktycznie ok i był to ten stick, taki bronzer w sticku, taki trochę rozświetlający. I drugi produkt to był produkt Ouzz, więc w sumie po dwa produkty do pełni makijażu to zdecydowanie za mało. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle nie ma paletek. Ani nawet pojedynczych cieni, znaczy przepraszam, z pojedynczych cieni są, ale tylko perłowe, a ja chciałam jakiś matowy. I tylko dlatego wracam zupełnie z czym innym. Dorwałam jeszcze inną szafę kosmetyczną, kolorówkową i myślę, że nie ma jej w Polsce. Tak przynajmniej mi się wydaje. Z tego co jak ja byłam, to jej nie widziałam nigdzie w żadnej drogerii. Jest to jeszcze tańsza szafa półkowa. Więc będę przeszczęśliwa, jeżeli uda mi się zainspirować was czymśkolwiek z tych kosmetyków. Przetestowałam sobie tylko i wyłącznie, poswatchowałam. Nie wiem, może nawet coś jeszcze widać, cała jestem powycierana.
Potestowałam sobie, słuchajcie, wszystko na stoisku, co jest super. Wszystkie produkty praktycznie były w testerach, także naprawdę bomba, ja bardzo to lubię. No i co? I powybierałam wszystko chyba do pełni makijażu. Mam coś z podkładu. Myślę, że mogę Wam śmiało teraz pokazać, co to będzie. Natomiast na taki chyba makijaż poczekacie sobie, aż nagram jeszcze tak świąteczny, który będzie kontynuacją Vlogmasa numer 6. Bodajże chyba część druga albo trzecia, nawet nie wiem, ale chyba druga część. No i co? I dopiero po tagu świątecznym wrzucę Wam właśnie ten w sumie test tych kosmetyków, bo ja nic jeszcze nigdy z tego nie miałam. Makijaż jedną marką, bądź makijaż za... I tam wtedy podam Wam na przykład kwotę, ponieważ na przykład do ust kupiłam chyba 4 rodzaje produktów, czy 5 nawet, więc wtedy tylko jeden produkt bym na przykład dodała i bym mogła Wam napisać, za jaką kwotę będzie ten makijaż. Nie będzie to wielka kwota, bo myślę, że zamknie się cały makijaż twarzy. Poczekaj. Myślę, że cały makijaż twarzy zamknie się w kwocie może 15 do 20 funtów. Tak mi się wydaje. Mogłabyś zrobić pół twarzy drugimi z kosmetykami i później pół ten. Też zrobię. No, także co? Otwórzmy sobie zaległe kalendarze. To jest chyba dzisiaj jeszcze najważniejsze, ponieważ tego nie zrobiliśmy. Mamy dzisiaj 8 grudnia, więc dzisiaj w ogóle urodziny Adasia. 9 miesięcy kończymy. No, smyk mały. Także ja właśnie wysłałam życzonka. Mówię tu oczywiście o Łukasza i Ani synku. Także urodzinki. Jeżeli ktoś jeszcze ma, tak, twojego brata. Jeżeli ktoś jeszcze z Was ma urodziny, to oczywiście życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Otwórzmy sobie kalendarze. Może nie otwierajmy dzisiaj dżemu. Dżem sobie zostawię na potem. Świeczkę też sobie zostawimy na potem, tylko dlatego, że one już mi się powtarzają, a po drugie ja jeszcze ich nie spaliłam. Otwórzmy sobie Soap and Glory i otwórzmy sobie ten i ten Wasz kalendarz. O, może tak zrobimy. Tutaj otwieramy sobie teraz butsowy. Ja bardzo go lubię i się nie mogę doczekać, co w nim jest. Gdzie jest ósemka? Gdzie jesteś, ósemko? Tutaj jest taka pozioma. Nie wiem, czy widać tu. Widzicie? Tutaj jest. Także otwiera. O, uwaga, coś wypada. O nie, po co to? Po co mi to? Coś tu mi pachniało? Nie, no to już nie będzie dla mnie. To znaczy, ja mam gdzieś takie po prostu, nie jest mi to potrzebne. Kostka do paznokci, czyli coś, co zmiękcza, coś, co poleruje, nabłyszcza i piłuje. Na to, co ty masz? Taka kostka do paznokci. Przypał. Przypał 8 grudnia, naprawdę. Taki nie fart, bym powiedziała. Za drogi kalendarz, żeby w środku był taki badziew. No dobrze. Ale cóż, nic nie zrobię. Myślę, że się z kimś po prostu tym podzielę, bo ja tego używać nie będę na pewno. Mamy teraz Soap and Glory. Tutaj nie liczę na rozczarowanie, wręcz przeciwnie. Ósemka, znowu coś wąskiego, znowu coś do ust. Jakieś dzisiaj rozczarowanie, słuchajcie. To jest Ty, Agnieszka, ty jesteś ślepa. Tu jest ósemka, myślałam, że tu, słuchajcie. Ósemka, czyli pewnie jakaś maseczka. Maseczka, bo taki widzę format. Wyjdziesz czy nie wyjdziesz do mnie? Ciężko się otwiera, dziura się zrobiła. Sensational. Jakaś, o, coś różowego, no to już mi się podoba. Dobra, zamykamy ten kalendarz, ale on pachnie. Słuchajcie, pachnie ten kalendarz, co to jest? Aha, Clean On Me Creamy Shower Gel. Czyli po prostu w takiej tubeczce produkt do mycia. Ja też myślę, że się chyba dorzucę komuś do paczuszki, dlatego że ja mam to pod prysznicem cały pełnowymiarowy, a tak to ktoś sobie będzie mógł przetestować. Tym bardziej, że taka fajna świąteczna opcja. Bardzo ładna. Także dorzucę to komuś do paczuszki jako taki malutki gifcik, ale pokazuję Wam, co to było. Fajna, fajna rzecz, to akurat jest naprawdę fajny produkt. No, ósemka jak to ósemka, to śmietniczka, bo się urywała. Teraz zrobimy sobie makijaż ust, bo czuję się łyso na ustach. Wiecie, o co chodzi, w sensie, że nie mam nic. Nie użyję tego, co mam z tej marki, o której Wam dopiero powiem. Użyję zupełnie coś innego. Użyję właśnie produkt, o którym mówiła Kinga, słuchajcie. I właśnie tej marki miałam Wam zrobić... Tej marki właśnie miałam Wam zrobić i test, i makijaż jedną marką, ale no niestety dupa. Właśnie tylko ten produkt tam był taki w sumie z normalniejszych i właśnie ten stick, taki bronzer w sticku.
Dlatego tylko nie wzięłam. Za chwilę nagramy sobie jeszcze tak świąteczny i za chwilę ja się muszę zbierać do pracy. I dzisiaj, słuchajcie, chyba znowu idę na 6 godzin. Znowu jestem dzisiaj po prostu uziemiona, bo w sumie wrócę po 22, także... Taki kolorek to jest Too Clever by Half Lipstick and Liner. Jeżeli chodzi o kolor, to jest Free Pass. No i dobra, teraz mamy... gdzie jest lipstick, a gdzie liner? Dobra, tu jest lipstick, a tu liner, także tak to wygląda. Kolorek naprawdę wygląda na fajny, bo taki nudziakowy, taki naturalny. Ja mam co prawda tylko troszeczkę, widzicie, u góry delikatnie rozświetlone. No dobra, nie wiem, czy nie jest za jasny, słuchajcie. No. Kontur co prawda zawsze powinien być ciemniejszy, prawda? O ton chociażby od waszego koloru. O, jeszcze mi się złamało, patrzcie. Widzicie to? Złamał mi się liner. Na wizji, nie wiem, czy leżał po prostu w cieple. Nie mam pojęcia, czy takiej jakości są te produkty, tego nie wiem. Wyciągam dalej. Nie mam spiłowanego tego, czyli... No taki chyba nierozgrzany, słuchajcie. I wcale nie używałam mocno. No jak widzicie, jest on jaśniejszy niż mój kolor ust. Także nie wiem, czy to będzie dobre, ale jest ładnym kolorem, faktycznie. Nie do końca mi się to podoba. A to tylko dlatego, że kurczę, jest za jasny. Wydawałoby się, że powinien być trochę ciemniejszy, widzicie? No dobra, wypełnijmy sobie te usta teraz, tą drugą stroną. Zobaczcie, tak ogólnie to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zobaczymy, ale nieciutkie. Bardziej będę używać chyba tego środka, znaczy tego do wypełnienia, niż tego konturu. Faktycznie jest to produkt fajnie kremowy, to akurat muszę się zgodzić. Ładny kolor, bardzo taki nudziakowy, bardzo naturalny. Naturalny, myślę, że dla każdego będzie pasującym. Jak się będzie utrzymywał, to oczywiście dam Wam znać po jakimś czasie. Ale naprawdę ładny, bardzo mi się podoba i mogę Wam polecić ogólnie, jeżeli chodzi o kolorystykę. Cena tego produktu to chyba 5,50, o ile się nie mylę. I tak to wygląda. Tak wygląda ten produkt. O, wszystko widać. Wszystko widać łącznie tutaj z kolorem. No, także tak to wygląda i to jest CYO Too Clever by Half. Bardzo mi się podoba. Naprawdę bardzo mi się podoba i powiem Wam, że będę go używała. Niekoniecznie może z obrysowywaniem, bo jednak jako konturówka niekoniecznie, ale ten środek jak najbardziej tak. Rzecz kolejna, o jakiej muszę Wam powiedzieć, zanim jeszcze nagram ten tak świąteczny. Zobaczcie, co dzisiaj na mnie czekało. Tylko czekajcie, schowam tutaj adres. Mój może być. Przesyłeczka. Jakaś przesyłeczka od pani szalonej, zwanej Zdzisławą Górską. Kimkolwiek jesteś, odezwij się w komentarzu. Żartuję, ale po prostu zaskoczenie, mega zaskoczenie. Idę na dole, schodzę po schodach, patrzę, a tam leży koperta. I tak sobie mówię, oby ona była do mnie. Bo do dziewczyn pode mną często przychodzą przesyłki, bardzo często, najczęściej z ASOS. I tak sobie wyczekuję na jedną przesyłkę. Wow, już tu coś widzę. Wyczekuję na przesyłki, w sumie na jednego kuriera i na przesyłkę też jedną z Polski. No i tak właśnie czekam, czekam, czekam i tak mówię, kurczę, pewnie to ten dzień. Nie, ale okazało się, że to jeszcze nie były te dni, to nie te przesyłki. Patrzę, mówię, what? Dobrze, że jest podpisana, bo bym się po prostu zastanawiała. Dobrze, pokażę Wam, co dostałam. Od jednej z Was, bo to jest jedna z Was. A czemu tu aż tyle tych kartek? Jakie rzeczy fajne dostałam. Dziewczyny, wszystko wyciągam i Wam pokażę. Zwariowała. Jaki piękny, powędruje na choinkę. Mikołaj dla Ciebie. Aż mi ciarki przeszły. Cicha, no zobaczcie. Zobaczcie, taki Mikołaj. Na pewno kojarzycie z dziś Sławę Górską z komentarzy oczywiście moich. Bardzo, bardzo, no nie mówię, bardzo często komentuję, za każdym razem komentuję, jest za każdym razem z nami. Także towarzyszy nam każdego dnia. Czekajcie, włos. Dekoracja, cicha noc, Mikołaj. Super. Leci za chwilę na choinkę, także zawiesimy go wspólnie. Coś mi się jeszcze przypomniało, za chwilę Wam o tym powiem. Dalej mam tutaj sianko. Nie jest nic podpisane, ale jest to siałko, które... Siałko. Sianko, które wkładamy chyba pod obrus. Na pewno zagości na wigilijnym stole, więc bardzo dziękuję.
Tutaj mam podstawki chyba, o ile się nie mylę. Przepiękne podstawki świąteczne, aż muszę pozwolić sobie to otworzyć. Ale mi zrobiła surprise'a przed pracą. No, taki miałam skopany dzień, wam powiem. No, takie te, ale fajne i to się wyciąga. To są podkładki pod kubek, pod szklankę, zobaczcie, a te to się wyciąga. Czad, ale nie będę wyciągać, bo to jest cały urok w tym. Także takie podkładki i to jest zrobione z filcu, z takiego filcu, co się obija na przykład pod krzesło, żeby nie szurały i nie drapały. Super, piękne, świąteczne podkładki, wszystkie są takie same i jest ich 4. Tada, zobaczcie, jakie piękne, śliczne. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo ładne, bardzo świąteczne. Super. Okej, czekajcie, bo się zategowałam. Tutaj mam w ogóle tak fajnie sklejone. Co my tutaj mamy? Zobaczcie, taki zestaw dla starszej pani. Koniej maska do twarzy z ekstraktem ze śluzu ślimaka. Super, bardzo się cieszę. Coś kiedyś już miałam ze śluzu ze ślimaka i to było coś z koreańskiej jakiejś marki. Intensywna odbudowa, maska regenerująca. Koniej. Snail Essence Mask. To jest stukanie to dziecko moje, także jakby co. Więc taka maska. Dalej dwa produkty, które znam. Odmładza rysy twarzy, to znaczy tej bielendy nie znam. Złoto i diamenty, tej nie znam. Może dzisiaj po pracy, jak będę żyła jeszcze. Krok pierwszy serum, krok drugi maseczka. Wspaniałość. Bielenda Carbo Detox, to właśnie chyba kiedyś miałam. Oczyszczająca maska węglowa. Detoksykuje, odświeża, zwęża pory. Aktywny węgiel, glinka zielona. Super sprawa, miałam to kiedyś. I bielenda peeling i maska. Peeling plus glinka biała tym razem. Nawilżający zabieg do cery suchej, wrażliwej i naczynkowej. Ja nie mam w sumie mam tylko suchą trochę, przesuszoną, ale nie mam naczynkowej ani wrażliwej. Fajna, fajna rzecz, także przetestuję, dam znać. Mam tutaj jakieś karteczki, nie wiem dlaczego tutaj ich... Aha, oliwka. Nie wiem, czy mogę otworzyć teraz. Może Oli powinna to otworzyć. Chcesz otworzyć? Nie widać Cię, to chociaż przeczytaj, jak tam coś można przeczytać. Ja nie wiem, co tam jest. Gracjan! To zaraz, a musisz szybko! No dobra, to ja może przeczytam za Gracjana. Oli, dużo zdrówka na ten właśnie stary i nowy rok. Wszystkiego najlepszego na te święta, zdrowych i wesołych. Abyś dobrze się uczyła i robiła w życiu to, co pragnie. Życzę ci... Co? Chodź, kochanie. Życzę ci... No. Życzę ci... Życzę Ci Wicka Zdzisława Górska. Taka karteczka dla Oliwica się mówi. Co? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dostałeś kartkę. Podpisana jest Gracjan. Proszę, przeczytaj. Ale ładna. Chyba od kogo? No od mojej Wicki. Przeczytaj. Gracjan, wszystkiego najlepszego. No. Dużo zdrówka. No. Ma na ten stary i nowy rok. Czyli nie lubi. No, zdrowych. Zdrowych, wesołych świąt, oby... Gwiazda. Gwiazda. Gwiazdor był bogaty. Season's greetings. Życzy Wicka Zdzisława Górska. Bardzo dziękujemy, co się mówi? Dziękuję. Dziękuję Gracjan za kartkę. Super, fajna karteczka, także postanie tutaj na parapecie. Gdzie kartki? To są podkładki pod kubki. Kołaś zaraz powędruje na choinkę. Teraz Agnieszka. O, to mama, ja mam dwie kartki. Mama, słucham. Pokazałaś jeszcze? Właśnie, zaraz pokażę. Ale ładna z choineczkami. Patrzcie, jaka ładna. A propos kartek, zaraz też wam coś pokażę. Muszę wam to pokazać, zanim mama, to gdzieś pójdzie. Gdzie jest drugi? W kopercie chyba. Tylko delikatnie. Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, wszystkiego naj. Życzę Wicka Zdzisława Górska. Witam Ciebie, Agnieszko. Więc wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka na ten jeszcze stary rok i nowy. Aby życie Ci się ułożyło, abyś nie zmieniała się, taką Cię lubię, serducho. Super! Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, kochana. Dziękuję, że jesteś przede wszystkim. No i dziękuję za pamięć. To jest bardzo, bardzo miłe. Bardzo miłe. Gracjan wam pokazuje kartkę, jaką zrobił w międzyczasie. Taki przerywnik na reklamę, jakby co. Bo jeszcze tu przed nami jeszcze jedna rzecz. Poczekaj, syneczku. Jeszcze jest jedna rzecz, bo jeszcze tu jest jedna. Agnieszka Ciszewska plus dzieci.
Nie wiem, co tu jest, słuchajcie. Kartka świąteczna. Wow. Wow. Pokaż Oliwii. Wow. Piękna szopka. Wow. Taka szopka. Ale piękna jest. Radosnych świąt Bożego Narodzenia. Oraz szczęśliwego nowego roku. Powiem wam, że no to jest wzruszające, ponieważ takie szopki kojarzą mi się z babcią. No, z moją babcią świętej pamięci, ponieważ u babci zawsze stała taka szopka pod choinką. A czemu tu są ludzie, które nie widać? No bo to tak ma być, taki 3D. Przepiękna jest, słuchajcie, jest fantastyczna. Nie wiem, czy to się tak... Nie, no tak musi być chyba właśnie, a tak się jakoś tylko... O, zobaczcie, coś fantastycznego. Przepiękna szopka świąteczna. Śliczna, bardzo dziękuję. Piękna jest, piękna jest. Bardzo mi się kojarzy właśnie z czasami mojego dzieciństwa. Zawsze u babci były szopki, zawsze. Zawsze, zawsze była taka właśnie szopka, którą babcia zawsze stawiała przed choinką, przy choince. Przepiękna. Bardzo ci, kochana, dziękuję. Pobiłaś po prostu wszystko. Serdecznie dziękuję. Ile emocji. A tu jest kartka. Kartka, słuchajcie, dodatkowo ze szkoły, którą synek sam zrobił. Zobaczcie. Niech mi ktoś powie, kto by nie chciał dostać takiej kartki na święta. Jest przepiękna. Ja nie chciałam wierzyć na początku. To jest dla babci. Już trochę, kochanie. I tą kartkę wyślemy. On przyniósł ją tutaj dla mnie, ale ja uznałam, że to nie może być w moich rękach, to musi być u babci i dziadka. Także taka piękna kartka zrobiona przez Gracjana. Powędruję, tutaj już są zrobione życzenia. O, przypomniało mi się, że miałam coś kupić. Dobrze, nieważne. Kupię jutro. Te rzeczy też. I jeszcze zrobił takie dwie rzeczy, takie przypinki. I można je przykleić na rzeczy. Przypinać. To są takie, jak się to mówi? No, nagrawkę. No i zobaczcie, tutaj macie jeszcze handmade with love i podpisane Gracjan. Także Gracjana autorska kartka świąteczna. Powędruje do babci i do dziadka. Oczywiście moich rodziców, żeby nie było. No, także przepiękne rzeczy Gracjan stworzył sam w szkole i to też powędruje do babci i do dziadka, tak? Mhm, obie. Obie. Obie wędrują. Już powędrowały. Obie wędrują do babci, do dziadka. Włóżmy może tu właśnie. O, posłuży nam ten woreczek. Włóż, kochanie, tutaj. Muszę. Myślałam, żeby tak zrobić. No, także, kochana, bardzo ci dziękuję. Wzruszyłaś mnie. I pozytywnie, i tak emocjonalnie. Wiesz, o co chodzi. No, ta kartka mama powędruje. Z radości, ale też, wiesz, jak się to mówi? Przywołałaś mi bardzo miłe wspomnienia. No. Także to powędruje na 1000% do pokoju, gdzie będzie choinka, gdzie my zasiędziemy przy wigilijnym stole całą familią. Także super, bardzo ci dziękuję i oczywiście tobie też życzę wesołych, zdrowych, pogodnych, a przede wszystkim zdrowych świąt. Zdrowie, myślę, że w tych czasach to podstawa. Bez zdrowia nie jesteśmy w stanie ruszyć się z miejsca, że tak powiem. Bardzo ci dziękuję, wszystko potestuję Mikołaja, zostawiam zanim wyjdę do pracy, postaram się go powiesić jeszcze na choinkę, a teraz czas na tak świąteczne. Nie wiem jeszcze, czy on będzie. Nie wiem, czy on będzie jeszcze w tym tutaj vlogmasie, czy już w kolejnej części, tego nie wiem, ale na pewno będzie. Za chwilę Oli będzie mi czytała pytania i ja będę na nie odpowiadać. Za chwilkę, jak będę szła do pracy. No, także ja już kończę teraz przyjemności i przechodzimy do. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję. Buziaki, kochana. Masakrito zamiast despacito. No dobrze, i przechodzimy do tagu świątecznego, na który Was serdecznie zapraszam i odsyłam.